Witajcie w kolejnych legendarnych Let's Playach. Z tej strony Oznaczony, a razem ze oraz mną Inu. Inu. Tfu, kurwa, nie Rexy, Inu. Gdzie ty jesteś? Tu, a no na, tu na platformie cały czas stoisz. No tak, nie wiem co kupić. Tak. Inu nie śpi, bo jedzie z Karnerem. Ja nie śpię, bo fruwa Mazirem. Jest pięknie. Przy okazji powiem wam, że już trochę czasu co prawda minęło, odkąd Azir wyszedł, ale dopiero ostatnio zacząłem nim grać i mówię i dopiero wam, będziesz robić Azir Gwidy. Już mam pod niego runki, specjalizację, wszystko. Powiem ci, że naprawdę, zagrałem już nim parę meczy i autentycznie się zakochałem. To jest najlepszy midowiec, jakim grałem do tej pory. Powiadasz? Dobra, może zaraz po Talonie. Jednak Talona mojego nic nie przebije, ale... Ale uwielbiam. Jak to jest kochać postać w LoLu, nie mieć dziewczyny? Jak będę miał dziewczynę, to zamienię. Na razie wolę LoLa. Powiem ci tak samo. Swoją drogą, powiem ci tak, fajnie. Drugi dzień, właściwie, no minęło ile? 24 godziny, jak weszła Rek'Sai, nawet nie. A już kurde, pierwsza gra, którą gram, nie, dobra, moja druga, ale pierwsza gra, którą gram wspólnie i od razu dwie Rek'Sai nam wyskoczyły. To jest fajne, to mi się podoba. No moja pierwsza gra, więc nie marudź. Ty nie marudzę, ja się cieszę. Marudzisz. I to jeszcze mamy dwie Rek'Sai, bo obie w dżungli i jedną naszą, drugą przeciwnika. A ja mam Timona. No to masz przerąbane. No mam. Normalka. Nic dziwnego. Defidować, jak zwykle. Czemu nie mogę... A, to nie Dota. Brawo. Chciałem ci pogratulować. W Dotę to ty grasz beze mnie. Dziękuję. Ja za Dotę podziękowałem. Czemu? Nie lubisz Dota? Nie, czyżbyś się bał? Nie grałem, wolę LoLa. Muszę poczekać, aż ten króliczek Playboya mnie pusznie. Ciekawe jestem, jak się będzie grało Azirem przeciwko Kacie, naprawdę. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Dasz radę. Nie, no na pewno, pewnie, że dam, ale jestem ciekaw, jak bardzo. Czy to się skończy pentakillem dla mnie, czy może jednak nie. Co tylko do tego czegoś podejdę, to mnie bije i bije i tą swoją trucizną i skacze i skacze. No bo to je chomik. To skacze. Nie umie las hitować, to jest dobre, przynajmniej tyle. No to dobrze. Nie lubimy teamusiów, którzy umieją las hitować. No chyba, że są w naszym teamie oczywiście. Potrzebna będzie pomoc. No to nie ode mnie, to Rek'Sai poprosi. Znaczy, dobra, ja też się mogę do ciebie przejść, ale to za trochę, jak już sobie z tą Kateriną poradzę. Będę musiał od razu na starcie kupić jakieś armory magiczne. Armory magiczne. Armory magiczne. Tak, Inu. Tak, tak. Armory magiczne. Kup tego, no. Omen Banshee. Nie, jak to było? Ja sobie dam radę. Całun Banshee, bo ci się na katę przyda. O boss, o boss. No czekaj, ona mnie goni. Co za gówno cholerne. Dobra, trzeba się wycofać. To jest to, co ty, to jest to, co ty robisz cały czas. Cóż, przynajmniej nie cofam się w rozwoju jak ty. Po prostu pff. To się nazywa po prostu odwrót taktyczny. Tak, tak, oczywiście. Ty po prostu nacierasz w odwrotnym kierunku. Twoja wiedza naciera w odwrotnym kierunku. No w sumie jak patrzę na takie Ovi na przykład, to się trochę nie dziwię. Co masz do Ovi? Ovi jest głupie. To jest wcielone zło. Reklama naszego uniwersytetu. Ovi. Na Uniwersytecie Łódzkim. Polecamy. Last hit mi, kurwa, nie idzie. Czekaj.
Teraz całą. Zaraz to ona będzie last hitować ciebie. On zaraz będzie miał szósty i będzie mi szrumować. No a ona mi będzie ultować. Nie wiem co gorsze, szczerze mówiąc. Dobra, ja se farmię luz. Odczep się. Przynajmniej dobrze, że to nie ty dałeś first blada, nie? Jaj, dawanie first bladów. Jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego. Przepraszam bardzo, ostatnio ty tak robisz. Dobra, ja się cofnę, póki ona nie ma. Zresztą tego. Kiedy my ostatnio raz graliśmy w LoL'a? Kurwa, prawie. Ja pierdolę, nie tego samego spela użyłem, kurwa! To miał być heal, a nie flash! Kurwa, no! Patrz, zaraz będą dwa. Ale dobra, dobra, no zabij ją. No, dobrze, asysta. Nie, niepotrzebne było to flashowanie. Fuck you. A Katarina, fuck you. What does the Katarina say? Tak mówiłem, że cisnę tym azjerem, coś mi nie wyszło. A ty Inu, jak tam? Ja tam masz 44 Magic Resista, o to o czym my tu mówimy. On cię zje przecież. No wiem. Jak chomiczka na święta. Spokojnie, mam per level. Per level, wzrost mózgu, tak? Wzrost mózgu per level. Tak myślałem. Ale nie intelektu. A to też wiem. Aczkolwiek dobra, nie wyklucza sobie drugiego. Maria, jakie to są ludzie ofensywne, weź. Jak to ofensywne ludzie? Że co robią? No, próbowali mi ganka trzepnąć. Dobra, mam szósty. Nie mam jak się bić z tym Team 8. Dobra, Katarina wreszcie zaczyna odczuwać, że ma problemy na linii. Aleluja, ucieszyłem się. Fuck. Nie da się jakoś zamienić summoner spelli? Nie bardzo. Kolejnością? No w trakcie gry nie. Ale chujnia. Jedny. Przydałby się gank, nie ma co. Szkoda, że oczywiście osoba, która mogłaby mi gankować, ma to w dupie. No to może byś jej napisał? Tej Rek'Sai, hmm? Co ty na to? Nie. No to nie, no. Luz. Ale się nie czepiaj, że nie gankuję. A nie, Timo robi mi wieże. Spierdalaj, kurwa. Coś czuję, że ten mecz nie należy do najlepszych. Nie no, jak? Jest 3-3. Jest not bad. Rek'Sai siedzi pod... nie. Wlazłbym po nią, ale... O, ty ja nie mogę tego niszczyć. Napisałeś, że ty potrzebujesz ganka. Ja cię. No widzisz? Jezus, to ja nie sądzę, że to w ogóle jest możliwe. Kiedy ja to napisałem w ogóle, zobacz. Idzie. Idzie. Idzie i tak nic nie zrobi. No, prawie. Zdechła. Niech będzie. Prawie robi wielką różnicę, ale niech. Uznajmy, że to sukces. Umiarkowany był umiarkowany, aczkolwiek... Dobrze. O, jak miło. Ha, zdechła. Szkoda, że nie mam asysty, nie? A czy tych portali w ogóle nie da się atakować? Myślałem, że no będzie się dało atakować. A w ogóle to znika po jakimś czasie, nie? No tak, no to ma zobaczyć biały czas trwania. Po jakimś czasie. 3 godziny później. Tak, 2 mecze później zginęło. Zniknęło. O nie.
Ale wiesz co, O, Rakshai! powiem ci, że już po tym jednym ganku, właściwie dwa, co dostałem, to czuję, że Rek'Sai będzie nieprzyjemnym dżunglerem, jeżeli będzie we wrogiej drużynie. Mi się tam będzie podobać, zwłaszcza, że ją kupię. Właśnie, mógłbyś mi kupić skina na święta. Chyba cię porąbał. Ja ci kupuję. A to spoko, ale nie powiedział, że ja muszę. To nie. Myślałem, że jesteś moim przyjacielem. Jestem. Ale to nie znaczy, że będę ci kupował skiny. Nie przesadzajmy z tą przyjaźnią, człowieku. Tak, to nie. Nie? O, Rek'Sai, kurwa. To... Dobra, trochę się equipnąłem. Myślę, że to Teemo nie powinno mi już tyle robić. No po cholery ty kupujesz pancerz? Teemo też autoatakuje. Ale głównie bije za AP jednak. Oj tam. Pancerz się przydaje zawsze. Nie, no to akurat jest prawda, ale no troszeczkę się zdziwiłem. Nie, no ale sobie jest 7-4. Tylko, że straciłeś wieżę. Ty. Jak możesz? Nie szkodzi. Takata zaczyna od maski i od trzeciego kodeksu. No dobra, może być. Luz. To, że straciłem wieżę, znaczy tylko jedno. Teemo musi się teraz bać, bo musi wyjść dalej pomieniony. Albo będzie przyłazić do ciebie i będzie ci nie, przeszkadzać. Do mnie to niech Teemo przyjdzie, ma za mały zasięg na mnie. Aczkolwiek jego blind, kurwa, no praktycznie będzie na ciebie nieużyteczny. No to właśnie mówię. Dlatego, że ty już jesteś ślepy. No to też w sumie coś w tym jest. O, oh, fuck! O. Ale mnie zignajtował. Podirytował mnie, mendo jedna. Powiem ci, że to od Rek'Sai jest dosyć głupim pomysłem używanie tego skilla przed gankiem. Jeszcze raz? Mówię, że używanie tego skilla przejścia przed gankiem jest dosyć głupim pomysłem. No to najbardziej się na ganku przyda jako takim. Tak, zobacz, że dzięki temu ujawniasz się. No. To kurwa, widać. Ja pierdolę. Przeżyjesz. No wiem, że przeżyłem, bo ja mam fajną ucieczkę z Azirem, ale no tym niemniej... Dostałeś zawału. Autentycznie, troszeczkę dostaję, bo ona strasznie szybko wbija, ta Rek'Sai. Tak jest, kurwa. No i Kata ma problemy, no. Nie, dobra. Tylko Kata ma problemy. No ale ona ma ile? 0,3 czy 1,3? Czekaj, ile? Katarina, 1,3, no. No to weź, troszeczkę jest jakby z tyłu. A ja zaraz skończę ząb na Shora i będzie się miała naprawdę. Będzie miała tak przerąbane, że wow. Proszę cię bardzo, ząbek na Shora. Chodź tu. Kuźwa, no to coś tylko potrafi uciekać. Się odezwał, a ty to tylko co, nacierać potrafisz? Też cały czas uciekasz. Potrafię nacierać. Zobacz kurde, ile tych portali Rek'Sai. Jakie krótkie w ogóle, ja myślałem, że one trochę dłuższe będą. One się zwiększają z tym. Z tego co wiem. Może i tak, nie wiem szczerze mówiąc. O, czekaj, ten Eziu bardzo się prosi o killa. No kurwa, minimalnie, no. Kurwa! Serio? Dobra. Spoko, ty tą katę odpuszczę teraz. Przynajmniej na chwilę. Gdzieś? Co? Co ona zrobiła? Uciekła? Nie, Janna to zniszczyła to, czy?
A no właśnie, tak to wygląda, jakby to zniszczyła, aczkolwiek nie wiem jak. Może tym trzeba pochodzić po tym. Ruchała się z tym. Tu jest niebezpiecznie, na mi idzie. Tutaj no, oni są w trójkę tu. Jeszcze Timon. Po co jej Blue jest? Ale komu jej? Tego nie czaję. No, Rek'Sai'ce? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, ja ledwo co to przeżyłem, więc spadam. Potrzebuję Blue. Dobra, niech się pierdolcie się najwyżej, sami sobie będziecie grać. Ja muszę pofarmić. Inny dostał w kurw? Dostałem w kurwu. Muszę się farmić. Ale ty, ja nawet farmę mam minimalnie lepszą od tej katy. Jestem w ogóle z tego picki. O, wy to macie fajną farmę. Chociaż w sumie moja też nie była miniona. Ten, nie, no skarna 70, nie przesadzaj, nie jest źle. 73. Czekaj, spróbuję to jakoś zniszczyć. Patrz, stoi się w tym i to się niszczy. Słyszysz? Słyszę. Na pewno, bo ty jesteś często głuchy. Dobra, odpuśćcie sobie. Zmarnowałem ulta, cholera jasna. I życie. Ja tam życie, sam jesteś życie. Dupa blada. Dobra, Wardzioch. O kurwa! Ty jakim chuj... No. No tak. Myślałem, że oni nie przeskoczą przez ścianę. Pomyliłem się. Bardzo. No to akurat się zgodzę, że ty byś się mógł chociaż tą wieżę spuszować, ewentualnie jakoś nam pomóc, bo tak to sobie cię nie ma. No właśnie. O, no tak, to pięknie. Patrz jak się bronię, no. No i zostaje na topie. Wyszło na to, że mam rację. Nie masz racji, ale kto byś tam próbował z tą kłócić? Moja racja jest wielką racją, dobrą racją. Moja racja jest mojsza niż twojsza, tak? Tak. Ah, shit. Timon. No, patrz. O, tak. Zignajtował mnie, myślał, że co, że ja będę lecieć na niego. Wow, ta Sona dostała w dupę tak bardzo. Uwaga, Timon zachodzi was od tylca. Luz. Nie boję się jego dmuchawki. Może mi nią podmuchać. Tadam, bitch. Na Zira się nie skaczesz, Mato. LOL, to HP. Dobra, ja wracam na linię. O kurwa. Fuck. Znowu ten ult mi nie wyszedł troszkę. Co cię tak zjadło? LOL! Ult Sony mnie tak zjadł. Ult Sony nic nie mogłem zrobić. Jeszcze dodatkowo zniszczono moją wieżę. Bezczelność. Gnoje jedno. Jak oni mogą niszczyć moją wieżę? Nie, serio, ale wiesz za co najbardziej lubię Azira? Za to, że to jest jedna z niewielu postaci na mida, magów, wybitnie tylko i wyłącznie magów, którzy składają buty berserki, bo one się najlepiej sprawdzają. Za to go uwielbiam po prostu. Można niby te, junieńskie jeszcze, albo przebicie, ale preferuję jednak swoje. No nie, pół sekundy!
Zobaczmy, Skarner. Ty sobie złóż więcej odporności na magię, albo HP, człowieku, a nie kurde Witsenda. Z koniec rozumu daje odporność na magię. Jeszcze ale mało! Poza tym tylko... Dużo! Poza tym głównie... Do 5 razy! 5 razy 5, 25! Plus 30! Starczy mi. Chuje ci stać. Ja nie jestem tankiem w waszym teamie. Nie przejmę. Dobra, luz. Katarina, odpuść sobie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Team odbywa zlecie. Ja pierdolę! Aaaa! Jezus! Było blisko! Dobra, jeszcze żyję. No i znowu lecisz zabrać moje blue. Tego ja nie lubię... Możemy tak mi pomóc tutaj, no! Nie siedzieć w dżungli. I tu need help! Albo oni do was. Idą. Idą. Idą! Już, mam blue, lecę do was. Do ciebie. Czekaj, 15 sekund jeszcze. Kata mocno widzę, ale 10 sekund jeszcze. Dobra, leci Rak'Sai. Wbijać. No! Kurwa. Nie tu, kurwa! Ja pierdolę, jaki to jest głupi skill! Że mogę się przyciągnąć do tego. Do, no. Do swojego żołnierza, tylko kurwa to mi automatycznie go wybiera, a nie ja. Nie do tego się chciałem, kurna. Właśnie nie wybiera ci go automatycznie. Wystarczy, że najedziesz na niego myszką. No najeżdżałem na tego tutaj, tu. A pojechał do tego, no. Prosto w środek teamfightu. Co za kurna. No, pip. Pamiętaj, Imperator nigdy się nie cofa. A oczywiście. Don't mess with the Emperor. Zostawcie moją wieżę, szmaty. To jest moja wieża. Odczep się od niej. Dziękuję bardzo. Dobra, potrzebuję Rabadona i to wyraźnie widać. Ja potrzebuję dużo rzeczy. Przede wszystkim puszcząć tą wieżę na górze. Tak zachodzę do niej, zachodzę i ciągle mnie coś leje po drodze. Zachodzę, mnie leje po drodze. Nie czuję, że rybuję. No, po jaką cholerę ta Rak'Saika tam wbiła? Sama w trójkę. Dobra, ja tu robię wieżę. Może coś pomoże. Nie, za szybko robisz wieżę. Wtedy oni nas nie zaatakują. No to dobrze, bo ciebie nie ma, mógłbyś przyjść. Poza tym właśnie ich sam cisnę. O właśnie, po co ci ja? Dwa. Jeszcze ciebie tutaj brakowało. Mały, dwa króliku. Nie będzie bronić tej wieży i chuj. Kurwa, będę musiał HP złożyć, no. Free like albo coś takiego. Bijcie się teraz, bijcie się. No tak, jak ci się bić, jak mam 400 HP. No właśnie. Ja tu jestem. Odstraszam ich tymi, kurde. Mhm. No przynajmniej ją zabiłem, no. No dobrze, no przecież nikt ci nie ma nic za złe, nie? No, pięknie asysta. Oj, pięknie, mam akurat na absurdalnie wielką, morderczą różdżkę zagłady, tak. Puszują nam topa. Żebyście się tak zainteresowali. Ty jeszcze masz czelność to mówić. Kurna, puszują nam wszystko, a ty nic. Ja zostaję na topie. Ja zostaję na topie, bo ja jestem topem. Nie mam blue, więc się nie ruszam. Co ja wam będę pomagać? Ja tu się biję jeszcze z Teemo. A my, ja się bije, a my się bijemy ze wszystkimi. Caitlyn umiera. W ogóle Drake'uś by się nam przydał. 4, 3, 2. Spierdoli. Mówię, spierdoli. Nie spierdoli. Albo i nie. Miałem nadzieję.
Nadzieja umiera ostatnia. Alerka Taraxajka jest całkiem No mocna. właśnie, ale wręcz zaczynam twierdzić, że ona jest OP mocna. I będą ją nerfić. Kurwa, no, ja pierdolę. Jeszcze grzybek. Chcę ją. Słuchajcie, Drake, ludziska, Drake. Chociaż pierwszy, chociaż jeden. Bardzo poproszę. Zrób 5 smoków, O a kurwa. będziesz uderzać z siłą Dariusa, który uderza innym Dariusem. prostu. Nie, ale serio, ja nie wiem, co bierze ten opisywacz Riotu przed pisaniem opisów update'ów, ale po prostu powinien dostać na to receptę, bo. Zdecydowanie bierze tego za dużo. Jadę! Pomóżcie mi ją bić! Proszę. Czekaj, zniszczę to. Oni tam są. Wiem, że oni tam są. A ja nie mam życia. Znowu! Czekaj, mam 30 sekund do wieży. Dobra, okej, okay, to chyba przed jakimś większym teamfightem się uda. Nie! Ale dostałem. Jezus, jak mnie też ma tytułką, ja pierdzielę. Ja tylko ciebie. Dobra, macie healę. Ale ty jesteś z definicji tankiem. Nie. Kto się robi pod tankę? O, dobra, dobra, luz. Ja sobie odpuszczam. Tym on się flashnął. No to na zdrowie. Dobra, Rabadon. Happy demon to you, Marlena. No co ta Rek'Sai'ka tam robi? Ja pierdzielę, po cholerę ona tak wychodzi. Ja rozumiem, że jest mocna, znaczy przynajmniej nasza nie jest aż tak mocna jak ta przeciwników, ale no mimo wszystko. No fajnie, i pół HP na raz, a co? Tak sobie. Czy wy umieracie wszyscy pod wieżą? Wiesz co, przynajmniej ja kogoś zabiłem. No ja musiałem bronić wieżę. Ja nie będę tego bronić nie. Już na górę mam do bronienia, tu, lepiej to broń, tu, tam pofarmić. broń. Jakbyś się wcześniej pokazał trochę na linii, to mogłoby być lepiej, a tak to jest dupa blada. Ujujuj, no przestałem cię mu to Ej, tankować. Dajesz pentakila, no. Tak, pentakila, już to widzę. Na czterech. Chuj. Kuźwa. Idę do was, napierdalam. O, brawo. Brawo, Kate. Zabiję za. A, dobrze, dobrze. Tak jest, dajesz tu, kurwa. Zabiję cię, szmato. Zabiję cię, szmato. Nie zabijesz jej. Zabiję ją. Nie, bo Rek'Sai leży za tobą. No, zabiłeś. Uważaj, to jedzie. Spokojnie, jeszcze spieprzę. Dawaj, ulti! Tam tutaj ulti by mi nic nie dało akurat. Weź spieprzę, dałoby ci, odepchnęłoby ją. Ale tam czepiasz się. Jeszcze muszę trochę czas odnowienia złożyć, bo jeszcze mam tylko 25%? Czy 30%? Gdzie to się widzi? Wampiryzm, moc umiejętności, punkty życia. Gdzie to jest, kurna? Skrócenie 25%. Co chcesz? Skrócenie 25%, dobra. Ty to jednak jesteś jeszcze ślepy. Jeszcze muszę 15 złożyć. Z czego by mi tu ładny czas odnowienia zszedł? Zaraz, zastanówmy się.
Nie, Graala nie będę budował. Czyli wygląda, że będę musiał złożyć to w objęcia ognia. A to ma 10%. Wolałbym 15. No nic. Ez. Widzę, kogo bijemy? O kurwa, ja pierdolę. Jezus Maria, ile to bije? Do... Odczep się! Dobra, żyjemy. Ledwo, bo ledwo, ale żyjemy. Kotlinę. Ale dobrze, że wjechałeś od tyłu. Lubię tak. No ja wiem. Opowiadasz o tym cały czas. Nie. Niezależnie, czy ktoś chce słuchać, czy nie. Nie. Lol, nope. Lol, nope. Przynajmniej nie gadam o trzech dziadkach, którzy jadą w pociąg. O Jezus. O takich rzeczach już nie musiałeś mówić, no. Jak, to twoja ulubiona przecież. Nie moja, tylko koleżanki naszej, tak? Ale oglądałeś się z takim zapałem. Tak, tak, myślałem, zapałem. Że też wyłącz to lubię. Wyłączcie to, szmat. Dobra, saj, gadamy o LOLu, tak? W ogóle, kurna, ludzie, Drake'a. Po co chcesz robić Drake'a? No bo dodaje plus 8% do obrażeń. Oni kontrolują wszystkie. No ale to by się nam dla właśnie tym bardziej, dlatego jeden by się nam przydał. Patrz, jest. Myślałem, że nie ma. No widzisz. Ups. Ale nie ma tutaj naszego junglera ze smajcą nam. Czekaj, sekuruję. Tak! Sekurowałem szmato. Ha! Łapać ich! Jeszcze killa złapaliśmy, słuchaj. Idealnie. No, dobra, może nie idealnie, bo wrzucam w grzybka, ale nie jest źle. I w a Rexa i w drugiego. My się tam nie bijcie może, tak? Co teraz, w tym momencie? Nie no, my tylko, że tak powiem, zaznaczamy swoją obecność. Okej, tu jedź. Czekaj, macie wieżę na wszelki wypadek. Come to me. Nie. Już, myślą, że jeszcze nie wzięliśmy Drake'a, ale jednak Drake jest nasz. Hop, raz, hop. Ciekawe, czy dam radę zrobić blo. Nie dam rady zrobić. Jajołko? Kurwa, kolejny grzybek, no. Mushroom, 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 mushroom. Trochę szybkości jazdy i jedziemy. Nie śpisz, bo jedziesz z Karnerem. Tak, pamiętam. No ale sobie, przynajmniej mamy pierwszego Drake'a. A nie, to już daj teraz 6, znerfili go, szmata. Jezus Maria, Jezus Maria, odczepcie się! Zwiałem! Zwiałem! Zwiałem, odczep się! Zwiałem! No. Prawie. Blisko było. Ale myślę szczerze, jednymi Rak'Sai nas zniszczy. Ale fakt, że ich Rak'Saika jest po prostu nieporównywalna do naszej. Ich miarze. Czy widzisz, jak dobrze można robić Rak'Sai? Widzę. Nie, naprawdę, ich jest bardzo dobra. Dalej, dalej, dalej! Ich jest bardzo dobra, czego o naszej się nie dasz tak bardzo niestety powiedzieć. Łap tą katę, dziękuję. Jak się flash. No przynajmniej wybroniliście tą wieżę na tą chwilę. A ja już mam 5 sekund, już do was idę. Gdyby nie ta Sona. Fakt, że ta Sona dobre ulti twali. Jest nieprzyjazna w tym. O, tak, tak, dobrze, dobrze, kurwa. Wreszcie. Szkoda, że nic dla mnie. Nie, ale wiesz co, jak... A tak się tak bardzo... wiesz co to oznacza? Muszę zbudować więcej damage'u. Nie, ty naprawdę powinien zbudować trochę HP. I... No, buduję trochę HP, zobacz, mam. To jest trochę HP idealne. Ale nie, powiem ci, że tak, jeżeli tylko damy szansę tej Caitlyn, to on to na to wykieruje na luzie. Dlatego ja jej proponuję nie dać szansy. Ty chyba nie całkiem rozumiesz, co chodzi w tej grze. Samemu wykierować.
Dobra. Że jak ja dawno nie grałem w LoL'a. No tak, bo jako syn marnotrawny cały czas się czepiasz tej Doty, nie wiem po co. Ale to też fajna, przynajmniej będę nagrywać z Doty. Nie marudź, już mam jeden materiał. Mógłbyś wrzucić. Nie, bo jestem idiotyczny jest. No to idealnie. Prosto jak dla ciebie. Tak proszę bardzo, ty to robisz za idiotę, nie ja. Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria! Pierwa. To Jezus czy Maria w końcu, bo nie wiem. Ult. A, nie ma tak. Nie ma tak, szmat. Dobra, to mi się udało. Don't mess with the Emperor. Araxa udaje, że mnie goni. Show must go, womp. Dobrze, że ta Janna zbudowała... Nie, to nie Janna? A gdyby to nie miało tak dużego damage'u, to bym się zaczął z tym prać. A, wy się tu bijecie. Oni się tam biją, ja idę się leczyć. O, lol, zakupiłem czerdzeniowy procesor. I znowu, jedyny kurwa, który zabił. No, nie można było poczekać na mnie, nie? Nie, po co? No jak się ci mam czekać? No ja i tak byłem z zamurku prawie, że. Po co czekać za mną? No, to jest kompletnie bezużyteczne. Ja chyba zbuduję prędkość ataku, wiesz? I też złożę Witsenda. Stary, Witsend na Azirze, to jest to. O, jak cię ciśnie. Ty uciekaj. No po chole tam stoisz, uciekaj. No i cię zasmajtowała i po to. A dobra, okej, okay, zjechałeś. Chodź tu. Ups. Mam jeszcze tarcza. Dobra, idę. Wspieram was. Będzie nasza. Tak jest. No i patrz, nawet killa jeszcze masz. Jak jesteś, możesz być z siebie dumny. O, zawkuję. Miło. W ogóle będę musiał rozważyć jakiś bardziej tankowaty build na Azira. Tak, żeby ocipinka był mniej squishy, bo niestety to boli w tej momencie. Że on jest taki papier straszny. Papież? Nie papież, tylko papier. No właśnie, a propos papieży. Wiesz jak się witają papieże? Papieże się nie witają? Kurde, znasz to. Kurde, znasz to. Ale swoją drogą to nieprawda, że jest tylko jeden. Były takie okresy, kiedy było nawet trzech. Mhm. Serio. Ciekawe, jak się witali. Właśnie też jestem ciekaw, szczerze mówiąc. Chociaż przypuszczam, że i tak się nie witali, bo to byli papieże tych osobnych kościołów, które się nawzajem bardzo nie lubiły. No to i tak się witali. Przypuszczam, że to witanie się nie bardzo im wychodziło, ale... Ale anyway. O, brawo, Kate. Ładnie. Ale teraz to już zaliczy Deda. No, nie no, to tutaj nie miała szans przeżyć tego. Dobra, nie będę jej pisał na zachętę, bo się wkurzy jeszcze. A swoją drogą mam wreszcie to objęcie ognia, to będę mógł na Rek'Sai'kę walnąć, bo jest kurde taka odporna na wszystko, że aż boli. Ona fizycznie nie jest odporna. No, wiesz, ja bardzo mało fizycznych zadaję. Bardzo mało. Jeszcze mniej nawet. O, co jest jeszcze fajne w Azirze? On ma niesamowitą prędkość pushu. Po prostu. Jeszcze wcześniej miał jeszcze większą. Patrz. Ten chomik, kurwa! Brać go! Bij ta szmata, bo... O.
No to se pobiłem. Ale dobra, 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 wycofajcie się. Łatwo ci powiedzieć, wycofałem się. Oj, chyba nie. Chyba, że mi Caitlin jakimś cudem pomoże. Wątpię. Ale zobacz, idziemy w łeb w łeb. 40 do 41. No, ale ją zesmajcie. Ale po prostu... Powiem ci tak, smajtowanie bohatera, kiedy żyje, jeszcze okej, okay, ale dobijanie bohatera na smajta, to już jest po prostu... To już jest takie humiliate. Takie po prostu, kurde, że się nie mógł... Aż boli, jak się na to patrzy. Ja zniesie dziawki już. Mhm. A ja złożę relajka, bo mam, kurde, za mało zdrowia. Tutaj Timuś będzie puszował. Dobrze. Kuźwa, ale on jest... Nie śpi, bo jedziesz z Karnerem. No, dobrze, dobrze, dobrze. Zabij go! Ups. Proszę. Pięknie, pięknie. Don't... Don't... Jak jest sprzeciwiać się po angielsku? Nie wiem. Nie sprzeciwiaj mi proszę, się. Proszę. Niech będzie, że tak. Wiesz co, tak mi się wydaje, że zbudowanie lodowego, mroźnego serca byłoby tutaj dosyć inteligentne. Mroźne serce? Stary, bo przecież oni głównie zapebi ją. Ale wyobraź sobie, że z atak speedu. No ale tym nim nie zapę. A ty masz naprawdę mało odporności. Mówię ci, nie, akurat na AP mi starcza. Ja bym złożył Omen Banshee. Przyda ci się na Katarinę. Kurwa, Omen Banshee, ja pierdzielę. Nie, to się całun Banshee. Całun taka Banshee. Rzecz... Anioła stróża. Pół na pół. No może być. Anioł stróż jest zawsze dobry. No dobra, może nie zawsze, ale często. A nie ma reda. To trzeba zniszczyć ten. Te. A ty to chcesz zniszczyć? Widzisz, zniszczyłem. Jak to się robi? Słuchaj! Pytam się ciebie w połowie gry. Ej, wiesz jak to się niszczy? Ja właśnie odkryłem, słyszałeś? O-o, bet. Na rakszajkę! Tak, to se rekszajkę walnąłem, kurna. Ultsony i dziękuję bardzo. Ale jest 2-2 na razie. Not bad. Dobra, 3-2. Może nie, kurwa. I mają tego. Pęta. No nie pęta, tylko Ace'a, ale wiem o co chodzi. Oj, pomyliłem się. Item mój item. Jeszcze często mylę. Nie, jest autentycznie, jako ostatni item składam weekenda. Nie mam mowy. Złożyłem teraz relike, będę nieco bardziej... Squishy. All accept support. Accept support. Mhm. Akceptuję tego support. Dobra. No, to by było na tyle. Tak, to by było na tyle. No cóż, w najbliższym czasie wrzucimy wam jakąś bardziej satysfakcjonującą gierkę, a z Irem tym niemniej za dzisiaj. Dziękuję. To co, gramy nexta? No możemy zagrać w sumie. Dobra, to do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć. Żegna się z wami Oznaczony oraz... Ino. Cześć.